Dzisiaj ciężej jest zostać influencerem? Trochę może tak, bo tego jest, nas już jest całkiem sporo, więc gdzieś tam z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja uważam, że cały czas, jak ktoś ma dobry pomysł, jest konsekwentny, chce go realizować i ma jakiś fajny cel, nie cel kasa, bo bardzo często zostanę blogerem, zostanę youtuberem, będę miał przyjemną pracę i kasy. Mi się wydaje, że zaczynać od kasy to jest bardzo złe i zawsze zmierza w złym kierunku. Kiedy zaczynamy z pasji, z pomysłami, tak jak zaczynała większość z nas, jak ja na przykład prowadzę bloga 8 lat temu, nikt nie myślał o kasie, To jest dobrze, bo wkładamy całych siebie, wkładamy pasję i kasa jest potem wypadkową, bardzo miłą, ale jest dobrze, więc jeżeli ktoś ma cały czas pomysły, chce zakładać kanały, to ja apeluję, można to robić, naprawdę dla takich osób jest miejsce i takie osoby też osiągają ogromne sukcesy, które się pojawiają dosyć świeżo na rynku. Coraz więcej też na tym rynku pojawia się tak zwanych patostreamerów, których niestety bardzo duża ilość osób śledzi. Dlaczego? I myślisz, że to jest przyszłość? Mam nadzieję, że to nie jest przyszłość, to po pierwsze, bo już od razu aż zestresowałam się na tą myśl. Dlaczego śledzą? Ja nie wiem. Są różni ludzie, różne potrzeby. Różni ludzie mają poziom swój też i potrzeby intelektualne. To jest przykre, że takie osoby mają tyle lajków, tylu fanów. Wydaje mi się, że to może trochę wynikać z kompleksów, że ludzie zamiast podziwiać innych, inne osoby, takie, które motywują, od których można się uczyć dobrych zachowań i się od nich uczyć i czerpać, to wolą być na swoim poziomie i po prostu zostają z takimi osobami, które no, nie wnoszą nic dobrego do życia, nie wnoszą żadnych pozytywnych wartości, a czasami wręcz negatywne, są wulgarne wielokrotnie. No my czemuś takiemu stanowczo mówimy, nie, absolutnie takich osób nie ma u nas na wydarzeniu. I myślę, że to jest jakiś tam mały problem społeczny. Mam nadzieję, że on będzie raczej mniejszy niż większy, że już się o tym sporo mówi. No i to też jest trochę taka misja C-Blogger, żeby pokazywać te dobre wartości. Czy takie osoby, które prowadzą takie konta, powinny mieć te konta jakoś usuwane, blokowane? Absolutnie. Bez skrupułów uważam, że powinny mieć blokowane, usuwane. Dziwię się, że niektóre nie są zablokowane, bo czasami Instagram nie przypuszcza zdjęć na przykład z wakacji. Słyszałam to akurat od koleżanek, na przykład zdjęć dzieci w jakichś tam kąpielówkach, bo uważa to za nagość, a gdzieś tam upadło influencerek, widać, nie wiem, zdjęcia też bardzo wątpliwej jakości, często też wulgaryzmy na kanale i gdzieś tam to wszystko jest. Absolutnie uważam, że takie konta nie powinny mieć racji bytu i gdzieś tam mam nadzieję, że będzie ich coraz mniej.